obecną nie mamy. Ja myślę, że tak. Dzisiaj jest moda na bieganie i cieszymy się, ona dotknęła też Kamienną Górę i myślę, że to już będzie kolejny bieg i następne będą. Ja przypomnę, kiedyś bardzo słynny bieg Solidarności był w Kamiennej Górze, z różnych względów przestał funkcjonować. Cieszymy się, że w innej formie udało nam się te biegi reaktywować i ja myślę, że co roku będzie coraz więcej osób uczestniczyło, bo przypomnę, dzisiaj 300 osób, z tego ponad 50 osób to kamiennogórzanie, co nas szczególnie nie cieszy. Także myślę, że już będziemy co roku spotykać się w kwietniu na tym biegu. Przede wszystkim to bieg Zdobywców Góry Parkowej, ale również ta uroczystość z okazji oddania do użytku urządzeń lekkoatletycznych, które też służyć będą naszej młodzieży. Także można powiedzieć, że dzisiaj jest taki dzień sportu w Kamiennej Górze. Bardzo ważnym elementem tych uroczystości były biegi przedszkolaków. Bardzo pięknie wyszły, widziałem podniecenie rodziców, to chyba była największa frajda. No i ci tutaj organizatorzy wręczyli nam z kolei wręczającym drobne upominki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! Wystartowali do trzeciego biegu Zdobywca Góry Parkowej Kamienna Góra 2014. Każda część jego ciała idzie inaczej. Brawo Daria! Brawo! Brawa!
Polski. Widać, że nasz. Panie, mocniej, mocniej, ostatnia setka, mocniej! Jeszcze do mistrza, patrzcie! I biegnie pan tutaj. Kolejny kamerzanin, Brydywiec. Brydywiec. Pan to zostawił gdzieś z tyłu. Więc stowarzyszenie razem. Długo oczekiwany bieg już za nami. Dzisiaj na szczęście pogoda dopisała. Tak, tak, bardzo obawialiśmy się o pogodę, bo jeszcze wczoraj wieczorem sprawdzaliśmy tą prognozę. Miało padać, na szczęście popadało delikatnie z samego rana, a potem było już coraz lepiej. Czy obyło się dzisiaj bez logistycznych wpadek? Udał się bieg w pełni? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że wszystko się udało. Wydaje mi się, że wszystko ok. W komentarzach zobaczymy, co powiedzą o tym zawodnicy, bo to oni najlepiej wyłapują te błędy. Oni wiedzą, oni biegają, oni wiedzą gdzie, co, jak. Z tego, co na tą chwilę mi wiadomo, było wszystko w porządku. Jak widać było po rejestracjach stojących samochodów, z całej Polski przyjechali biegacze. Tak, przyjechali zawodnicy z całej Polski. Ja na tą chwilę nie sprawdziłem, ale mieli być też zawodnicy z Łotwy. Na pewno był kolega z Białorusi, bo go widziałem. Nie widziałem w zapisach, ale widziałem, że się dzisiaj zapisywał. Byli Czesi. No co najważniejsze, w porównaniu z ubiegłym rokiem, jest dużo wyższa frekwencja. W ubiegłym roku biegło 125 osób, teraz prawie 300. Tak jak w ubiegłym roku obiecałem, Kamiennogórzan też pobiegło więcej. W ubiegłym roku 29 osób. Teraz nie wiem ile pobiegło, ale zapisanych osób było przed samym biegiem ponad 50. Mam na imię Dominika Jarosz, jestem z Jeleniej Góry i należę do klubu TS Regle Szkalarska Poręba. Biega Pani zapewne w różnych biegach na terenie całego kraju. Jak ocenia Pani poziom tego biegu, organizację tych zawodów? Bardzo na wysokim poziomie był bieg, bardzo ciekawy przez te sztolnie, przez które biegaliśmy, bardzo mi się podobał. Tylko ciężki był bieg. A które miejsce Pani zajęła? Pierwsze miejsce zdobyłam. Z jakim czasem? 45 minut, a sekund nie wiem, nie pamiętam. Tak, to był bieg Mały Zdobywca Góry Parkowej, który odbył się już po raz drugi. Organizujemy go wspólnie, czyli nasze przedszkole ze stowarzyszeniem Razem i w obecnej edycji zapisało się aż 150 dzieci, więc ta liczba nas troszeczkę zaskoczyła, ale myślę, że było bardzo miło, że rodzice dopisali, że dzieci wspaniałe emocje sportowe tutaj miały szansę przeżyć. Także uważam, że bieg był bardzo udany.